Spokojnie. Słuchaj, dzwonił do mnie maczetę. Mówił, ma, mówił, że ma tego. Jak on miał. Pajrata ma, tak właśnie. I mówi, że już przetrzymują go i wydłubią mu oko. Chyba, że coś zrobimy. Tylko co. Ale to, ma... które ma wydłubane? Tak, to, które ma wydłubane chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ma wydłubane, zawsze ma zasłonięte. Nie wiem, co robić, stary. Nie wiem, co by George zrobił w takiej sytuacji. Najważniejszy moment jego nie ma. Co powinniśmy podziałać? Zadzwonić do maczety, zapytać się, czego chce. No wiadomo, znowu nas, wiesz, że nas zabije i tak dalej, że będziemy na krzyża chodzić i tak dalej. A, jest Jasmin. W domu, ja nie wiem, co ty do mnie kominisz. To ściągnie te słuchawone, to będzie lepiej słyszała. Siema, ej, co ty chyba na wieś się tak ubrałeś? Na Sandy? Powiedziałeś, że idziemy na wieś. Co ty, a ja się ubrałam jak na wieś. Co moje wariacie? Znowu ja... To ten? Personalnie. Mhm. Skudarzysty ją wytrzasnęli. To jest najlepsza tancerka w okolicy. O, nie ja jestem tancerką! Wiedzę, no, raz tam byłam tylko na tych lekcjach. Raz się zobaczą w klubie już... No, nie powiedziałem tak, przecież tak nie powiedziałem. A, już pan mi pewnie pan tak pomyślał. Nie, jak nie doma, spokojna rozczochrana twoja. Spokojna co moja? Szokolada? Rozczochrana. A, okej. Okay. To ten klapek czy nie? Bo to jest jedyny jaki znalazłem. Nie, to nie jest mój. A, w takim razie... Bo to pomarańczowy! To nie mam go niestety. Kurka, to taki jedyny jaki znalazłem. No. Który to raz już? No to sprawdźmy, czy pasuje w ogóle może. No właśnie, może pasuje. Sprawdźmy. Nie, ale to nie jest mój. Ja nie mam białego klapka. Nie, po grzybicy jeszcze kurwa dostanę. No to szkoda, szkoda, no nic. Myślałem, że kurwa mać. No to jest jedyny jaki znalazłem. Jakieś stare trapery się tam krzątały, buty narciarskie i jeden klapek. A, no więc trudno. No ale nic. Dzisiaj kupiłam sobie nowe czerwone. To była wyprzedaż. Może, razem, może czerwone kiedyś zgubisz, hej, będę mógł je oddać. A to sztuę ta za afera tych pantuletów. A z motora kiedyś skakiwała i klapka zgubiła. Myślałem, że to jest klapek, jej podniosłem. Nie. Może to nie był jej. Chuj wi. No znasz, tu mnogo kapsiuszków w pomieście się poniewiera. Ciężko trafić. No to ten, to co z tym Sandy? Kapciuszek. Nie, mówię, że tam się życie tam toczy, fajne. Weźmy tam. Kurwa, ja myślałam, że my na Sandy jedziemy, dlatego się ubrałam jak pierdolona wieśniaczka. Myślałam, że będziemy krowy doić. Z tym klapkiem jechałem tam właśnie tamto. Kurwa, ja wyglądam jak pierdolony debil. Absolutnie. Muszę się jechać przebrać. Zaraz wracam, poczekajcie. Okej, jasne. Jak ten Lucek? Jak leci biznes? Zresztą, tu czasem nada ściągnąć pantulety, niech stopu odpocznie, da? Ty, słuchaj, bo mam zarekwirowane dwa pojazdy. W sumie to jeden najważniejszy motocykl. I no da. Na radę jakoś go, nie wiem, wygrać z policyjnego parkingu. No nie wiem, coś zrobić, żeby go odzyskać. Na kogo jest zarejestrowana maszyna? No na mnie, tylko jestem poszukiwany. Masz współwłaściciela? Nie mam. No ta chujnia. No to widzisz. Mogę spróbować się przyzwoić do funkcjonariuszu. Nada odebrać je za pełnomocnictwem maszynę, a nie znasz to na to pójdzie, da? Jakby było zaświadczenie na przykład ze szpitala, że obywatel nie jest zdolny do tego, żeby odebrać pojazd na przykład. A ten motor brał udział w jakimś przestępstwie? Bo to jest istotne w tym momencie, jak brał udział, no to nikt tak, nie wiadomo, nie wiadomo, na streamie. Jak dostaliście pomarańczowy, to już napisałem biały. Logan go gdzieś zostawił pod klubem, padano no i został zgarnął. Ktoś mi go zgarnął i go wydał na policyjny parking, albo policja go zobaczyła, bo wcześniej na nim trochę śmigałem. Zresztą to już zmieni. No tak, a jakie masz ten numer rejestracyjny tej maszyny? A jakie mam numer rejestracyjny i... Czy to coś zmieni? JGIU9626. Ale to nic nie zmieni, no. Jak widzisz, musi być współwłaściciel. Myślałem, że jak jest ktoś taki, kto, nie wiem, jakiś spokojna, skorumpowany policjant, jest w mieście skorumpowany policjant, w każdym mieście jest chociaż jeden skorumpowany policjant. Dlaczego nie mamy do niego kontaktu? Za chwilę badamy, że tu da się zdzielać, jestem spokojny. Jakbyś odzyskał, to by było zajebiście, nie? Zapłaciłbym, albo darmowe odjebanie chłopa na mieście byś miał, o.
Spasibo za twoją uprzejmość. Poważnie, stary, masz jedną egzekucję za darmochę, którą ja stawiam. Bo potrzebuję swój motocykl. Wczoraj robiłem tuning na fulla i mi go zgarnęli. Rozumiesz, te czasami mnie dojeżdżają, strają mi na wycieraczkę, wyzywają mi matkę i kradną mi motocykl. Rozumiesz, żyję w tym mieście już 3 lata, a traktują mnie jak jebane gówno. Za chwileczkę się do. Nawet nie mam swojej bazy, jak każdy jebany gangsta. Każdy jebany gangsta ma swoją bazę. Ile już działa na mieście? Ile ja odjebałem pajdy? Nie ma żadnej bazy, nawet rewira, nawet kanału. Zajmiemy się i tym. Co proponujesz z piratem zrobić? No starozyskać go. Zadzwonił do maczety i się śmiał, że nie jest na pierwszym miejscu. Nie, no słuchaj, ja bym zrobił tak. Zapłacił, dał jakąś kasę lastę, żeby dała 20 koła wykupić po prostu pirata. Masz numer do maczety? Wyszli z nim kontaktuj. Wyszli z nim gadaj. Dobra. Ja nie jestem dobrym negocjatorem, ja zaczynam od razu wyzywać. A co tam się w ogóle podziało, kakuzło? No, Wagosi szli nam na karczycho. Młyn słyszę. Prowadziliśmy biznesy, ale nie doszło do skutku wszystko i się pokomplikowało. Tyle, nie ma co tłumaczyć. Poniato, czyli już tu ogólnie było harszu, ale się spierdoliło w chuj, nie? Nie depczą wam po piętach bardzo? Bardzo, bardzo, wiesz, tu nie... Witam. Powiem ci tak, tam depczą po piętach mnóstwo osób, tylko te są akurat gangi bardzo liczne. Atakują w 15-20 osób. Wiesz, jak kwara pszczół, nie da się odgonić. MS-13 czy na przykład Wagosi są tak liczni, że jak już wpadają, to jest ich w tylu, że nie wiesz, gdzie spierdalać. A pojedyncze takie gangi malutkie, to nawet jak nam zagrażają, to wiesz, nie są groźni, bo wtedy w czterech to się ucieknie. A ci w chmarom atakują. Mojego zioma teraz gonić zaczęli, pirata. I wiesz, no stoję w kropce, jest nas trzech, a ich 16. Ziomka gonią i co mamy zrobić? Podjechać we dwóch i wszystkich rozjebać? Wiesz, to jest głupota dawać, no. Więc musimy wybierać między złem a złem, kurwa. Syka, wiesz, tu od razu. A siwy, kurwa, wyjebane, siwy poszedł grać na konsoli, kurwa, ma wydupcone, nie? Godziny wyrobił, jebane i tyle. Jeta chuj, no, jeta chuj, zostawił mnie, człowieku, z tym, jak już nie robię w biznesie jako dowódca. Jest szedł na dalszy plan, jestem żołnierzem. Kurwa, nie chcę podejmować decyzji. Najlepiej młotowy na takową operację. A jak? To jest najlepsze, że to jak nogomaszyn zajeżdża, tu Adiano Hroszny młotow był w odpowiednim momencie rzucony. Eta towarzystwo się rozbiega, tak. Wiesz, stary, wczoraj jak wjechali pod Hawanę, ja gadam z tą, właśnie z tą gadałem, z tą afro. Gadamy sobie na elegancko, a ci wjeżdżają na dwie fury i wjeżdżają z klamkami, cappuccino, kurwa, z tym, bo cię rozjebiemy. Ja wdupam się winkiel, to jest Hawana między parkingiem, biegnę sobie dwuziutko, a ci za mną mołotowy. Bum, ty afro prawie się podkopciło. Mołotowy za nami, eksplozje, ściana ognia, kurwa. Jebana, człowieku, wiesz, helikopter w ognie. I za mną lecą, dopadli mnie, człowieku, spadłem z murka, ale no... Maczetę zadzwonił, znaczy dzwoniłem do niego, a Maczetę mówi, że wiem, że jesteś w urzędzie. Nie wiem, kurwa, kto to sprzedał. O, słuchaj, przed chwilą tu maszyna jest ziła. Ej, wydaje mi się, że ta Jasmine może strzelić czerwonymi... Znowu się zawiedzi. Może... No widzisz, kolejny raz widzimy się z nami ten. Wiesz co, Rusek, spadamy stąd. Jest gorąco, chcieliśmy pogadać tyle. To zobaczyska, łapiemy się później gdzieś na mieście. A może Rusek pojedzie z nami? To przecież jak coś zrobią, to zaraz wpadnie rosyjska briatia. Chcesz go pakować w problemy? No nie, no nie chcę go pakować w problemy. Bierzemy szefa, idziesz szefu gangu z nami na przyjazd? Dawaj. Suka, blaz, poczekaj tylko od góry. A to tak ludzi chodzisz? No suka, ja ci wymowa. Bo wiesz, jakbyś ty poczuł chociaż jeden dzień... Dobra, są Wagosi, spierdalamy stąd. Już są. Nie chcę umierać, kurwa! Pana rozszukaj, przecież nie z wam tu nie zdzielają, uspokójcie się, przecież kogo tu wpadnie, to był antyterrorystyczny. Ostatnio udawałem nieprzytomnego i odjechali. To jest moja nowa strategia. Jak pierdolony tchórz, jak pierdolony... To jest siedziba sądu, faktycznie. Możemy się zbliżyć. Na żółwia, ale raz ubezpieczenie, będą nas obserwować. Moła, za chwilę odzwierzę. Jak będziesz tłumaczyć, to ja mu... nieprzytomny, od razu mu tak walę. Specjalnie schowałem samochód. Nie strzelaj, nie strzelaj. No, ale słuchajcie, jak chodzi o to, że oni się tu teraz pojawili, a to nie jest bez powodu, albo wasza koleżanka... Ej, a gadałeś z tym maczetę, żeby odkupić tego pajrata, to z nim jest? Albo SUV, który tu wszyscy jeździł, ludzie w czerwonych bandamach się tu przyszli z 5 razy w kółko. Może to był błąd wracać do swojej starej fryzury. I to mogło być powiązane z nimi, da? Posłuchaj, Ilia. Nie, wydaje mi się, że czas mi jest 60 pierdoloną. Zawsze jak z nim gadał, to się rozpierdala. To walić klapkarę.
Ale ile? Możesz faktycznie z nami pojechać. Nic ci się kurwa nie stanie. Wjeżdżam w koło. Będzie to wasza karta przetargowa, tak? Znaczy wiemy. Wiesz, jak to jest? George'a nie ma, więc da. Możesz go zastąpić. Tak jak na przykład jak ciebie nie ma, to Suzy dzwoni po George'a, tak? Kurwa wolna. Dumał, że to ja tak resztę układzie, suka w las, ja nigdy bym na to nie wpadł. Ale widzisz, jak to wygląda moje życie, stary. Wodzę z bloku i drodze jest przypał, nie? Ej, ty, ty się nie pilnie rozpierdalasz przypadkiem? Konfidentko? Ty się konfidentko nie prujesz, kurwa, przypadkiem? Co ty, kurwa, do mnie powiedziałeś? Czy się nie rozpierdalasz, kurwa? Co ty, kurwa, do mnie powiedziałeś? Jaka konfidentko, kurwa? Ty, słuchaj, bo jak zobaczę teraz w twoim telefonie jakieś SMS albo telefony... Kurwa! A kim ty, kurwa, jesteś, żebyś mi telefon przeglądał? Ty, kurwa, bo jak znikasz normalnie, to żeby jakieś dziwne rzeczy się, kurwa, dzieją i nie wpierdalać, kurwa, jakieś dziwnej piłki. Ciekawe, kurwa. Ostatnio, kurwa, jak... Poczekaj, ostatnio, jak z tobą siedziałem pod kawałą, to przyjechali do gości, kurwa, już szukam, proszę, kurwa, masz mój telefon, kurwa, proszę. Ale zachowuj się, dziewczyna, zachowuj się, jak grzecznie. To on mnie wzywa od konfidenciar, kurwa! Trochę powagi! Co ty robisz, kurwa, pojebie? Co ty pierdolasz, kurwa, dobra! Zawsze jak znikasz, zawsze jak znikasz, to się też, kurwa, dzieje. Nie pogrywaj ze mną, bo mamy też potrafią odpalić. To moja wina! Czy to moja pokazuj wina? Telefon, pokazuj czemu telefon! Czemu mnie szarpiesz przy ludziach? Pokazuj telefon, pokazuj telefon! Pokazuj telefon! Już, kurwa! Tylko mnie nie szarp, kurwa, nie szarp mnie przy ludziach! Jestem pierdolą szmatą, żebyś mnie, kurwa, tak ciągał! Daj telefon, ej, daj telefon. Ej, ktoś, myślę, że psy, ja pierdolę. Już rozrusznik. Nie wiesz, mnie denerwować, konfidentów, kurwa, wyzywał. Czy co chcesz tam wiedzieć, co chcesz widzieć? To ci włączę, wiadomości, zdjęcia, kurwa, wszystko. I flipa. Widzisz, imię, tak to się robi. Pokazuj mi SMS-y! Pisałaś komuś, gdzie jestem, kurwa? Pisałaś? A pokazuj połączenia. Jestem ten numer maczety, ma numer maczety, zaraz se porównam. Kto to jest, kurwa, maczeta? Pokażę ostatnie połączenia. Muszę być pewny. Sorry, Jasmine, ale w tym świecie, w którym ja żyję, nie ma, kurwa, dobra, wiesz. Kurwa, nie pierdol. Pokazuj ostatnie połączenia. Szybko, szybko, czekoladko. Jak będę pewny, to będę mógł ci gadać. Nie pośpieszaj mnie! Bo wiesz, to jest, kurwa, dość podejrzane, że za każdym razem, kurwa, dobra, znikasz. Dobra, kurwa, zamknij się i patrz na połączenia, no Boże, nie denerwuj się, bo ci żyła w tobie pęknie, Jezu. Zawsze taki, kurwa, jesteś w gorącej wodzie kąpany. Z tobą bym się okąpał, ty, bo pokazuj te połączenia, no, jest tam coś przypałowego, czy nie ma? Co to jest? Wodzizwa Gory, pizza, sushi Lindin. 918. Co, kurwa? Co? Denzel, Bobby Burger, Baumani, kurwa, Gamora, Pussy, raper od siedmiu boleści, jakiś, kurwa, numer jakiegoś frajera, co do mnie wydzwania co chwilę. 918958, kurwa. Podaj się na ten numer za 9185, no. 918? Kurwa, to jest twój numer, debilo, tobie mówiłam. Jasne, jasne. Jaha. Jasne, żeby cię znał swój numer. Dobra, jest klamot. Ja pierdolę! Ty, słuchaj, ale poczekaj. Przepraszam, że tak zareagowałem. Kurwa, przepraszam, przepraszam, że tak zareagowałem. Chodzi o to, kurwa, że... Kurwa, czajcie, chłopie, ze swojego to numeru! Nie, nie gadaj! Ty, mówię ci poważnie, że jestem ścigany, dlatego... Mam cały czas przypał na karku. I się kumasz. O, kurwa, czajcie, on sprawdza swój numer w telefonie. Wcale nie sprawdzałem, bo nie wiedziałem, czy no, pierwszy cyfr. Sprawdzałeś, kurwa. Sprawdzałeś, kurwa. Widziałam, jak jesteś zapisany? Jak jesteś zapisany? Nieważne, nieważne. Co, coś wredzi. Ja go nie zapisałam właśnie, o to w tym chodzi, kurwa, bo on był numer, tylko ale myślę, że on, kurwa, co to za numer? Co to za numer, kurwa? Już, kurwa. Walnąłem zmyłe, walnąłem, wiesz, o co chodzi. Zmyłe, to ty, kurwa, w kipu robisz, przecież na jedynkę, kurwa, dwójkę robisz. Skupcie się na sekundę, jak chodzi o zmyłe, to widzicie suwa po drugiej stronie ulicy. On tu z szósty raz się kręci, generalnie przed Wogosami jeszcze tu jeździł, więc oni mogą mi rzucać informacje, tak? Ma długą smycz z tego Barrio. Ta. Jego pieski aż pod urząd miasta przyjechały. A, właśnie, ale nie Ilia, dziwię się, zapraszam cię na tarasną wódeczkę. A zdjęcie mi robisz! No. Zresztą ja zadzwonię może do bratana, żeby się odbezpiecznie odjechać. A mogą na przykład twoi koledzy przyjechać po nas, panie Rusku?
No właśnie zadzwonię do Bretaszty. Bo my akurat furę mamy tam trochę dalej, wiesz, a to by nas spotykali, byśmy się, wiesz... Da, da, a nie mam swojego motocykla, bo normalnie to sam hulam, wiesz, nie boję się tych gości, wiesz, mam za nich totalnie wyjebane. Tylko motocykl mi zarekwirowali, w tym jest kurwa problem, tylko ten garnitur, kurwa, i buciki z tektury. No da, mój kontakt w RSPD nie odbierał. No ci z buty z tektury? Chujnia pod tym względem. No tak, no są z tektury, bo też są tekturowe. A potrzeba iść do sklepu po klapki designerskie. Na przecenie akurat. Kurwa, żeby swojego numeru nie... Nie, no kurwa, nie wierzę! Po prostu rozjebało mnie to, kurwa! Wielki, kurwa, gangster będzie szarpał kobiety pod pierdolonym urzędem miasta, Halo? Kurwa! Gdzie jest słuchajcie, teraz szarpiesz swoją fryzurkę, uważaj. Nieprawda. Nie wiem, tylko pielęgnuję. Układam lot. No smakuj się nazwie, to była tylko niewinna przepychanka. To niewinna przepychanka, kurwa. Takie rzeczy to możesz, wiesz, gdzie robić. Ty słuchaj, w takim razie, jak nie wiesz, kim jest maczetę. W łóżku, żebyś, kurwa, się, wiesz, umiał przepychać. Da, no znaję, no my tu jesteśmy, ja z nimi w sumie stoję, mówimy sobie, da? Także ta chujnia trochę pod tym względem. A ciebie też magosi nie lubią? Ciebie też magosi chcą odpalić? Jak będą do mnie napierdalać, to chyba mają pojęcie, że to nie nada w taki sposób sprawę załatwiać, da? A wy pokonacie wagosów? Ja myślę, że nie dacie rady wagosom. Że są mocniejsi od was. Że lepiej strzelają i z ich więcej. To prawda? Co mówią na mieście? Że ich jest tysiące, a was jest tylko ledwie garstka setka? Ej, o czym wy w ogóle mówicie? Bo ja nie jestem w temacie kompletnie. O co chodzi z wagosami? To już jest poważny świat, dziewczynko. Tutaj wiesz, to już to poważni faceci, duże zabawki, big guns, szybkie samochody. A nie kurwa rowery, składaki, pierdolone klasy. Kurwa, pamiętam, to byłoby dobrze, kurwa. Ale mam 15 telefonów i 15 różnych numerów. Zmienię co drugi dzień. Nie zrobi mnie w chuja, kurwa. Nie było cię tam, nie było cię tam wtedy. Jakbyś był, to byś też jebnął, kurwa, ze śmiechu. Może bym jebnął, może bym nie jebnął. Ale my rozmawiamy o takich sprawach, o których nie. To ja sobie klapnę, ja sobie klapnę i posłucham. Że wiesz, nie pamiętam takich błahych spraw jak numery. Dobrze, dobrze, ja sobie klapnę, aby sobie posłucham, kurwa. A kto to był w ogóle wtedy, co nas napadli? To było strasznie dramatyczne i traumatyczne dla mnie. Ja to prosiłam kiedy znajomych. Kiedy to było? No, wczoraj pod klubem. Napadli. A kto to był? To by się nic nie stało, najważniejsze, to by się nic nie stało. No nic, ta, kurwa, teraz się martwisz? Teraz się martwisz, a kurwa wcześniej było weźcie ją, co, kurwa, myślisz, że nie słyszałam? Mówiłem, żebyś uciekał ze mną! Myślisz, że nie słyszałam, kurwa. Nie mówiłem tak, nie, mówiłem, żeby chodź ze mną, dawaj. Było tak, kurwa, słyszałam! Uratowałem cię, kurwa, co pierdolisz, uratowałem cię! W drugą stronę pobiegłeś, kurwa! Dobra, uspokój się, on krzyczał do mnie, ja tam też byłem. Chodziło o to, żebym wziął cię do samochodu i uciekł. Zostawiłem cię, jak mnie porwali, to uciekłeś, byłaś wolna, kurwa, co ty pierdolisz? Chyba nieważne, nic się nie stało. Na szczęście. Wiesz, wziąłem wszystkich na siebie, w całą siłę ognia, ona mogła uciekać sama. Wiem, to takowanie zaskoczenia, widziałeś nawet, to pomogłeś mi, próbowałeś. No. Próbowałem. Ja nie żyję bierzcie ją, bierzcie ją! Gleba! Co ty pieprzysz, ty żyjesz w jakimś świecie cukierkowym, jeździsz na rowerku, nie masz żadnych, wiesz, przypałów. Aby codziennie ktoś chce odpalić. Wiesz, rozumiesz, jak ty codziennie, codziennie ktoś ci mówi cześć. Jak codziennie wychodzisz i ktoś ci mówi cześć, to tak samo często chcą mnie odpierdolić. To chciałem powiedzieć, ty mi przerywasz, no, kurwa. Ale to ty się kurwa pierdolony. Co ty kurwa powiedziałeś? Też jesteś czarny, kurwa. A nie chodziło mi, że ktoś jest czarny, kurwa. O co ci chodziło? Ale uspokój się. Chodziło mu o to, że po prostu zabolało, wszyscy faceci, którzy chcieli cię klepnąć wczoraj w dupę, no tyle osób chcą jebać dzienię Logana, no. Rozumiesz, że w ciężkim stresie, kurwa, cały czas na mnie polują, a ty, kurwa, się nabijać jeszcze, człowieku. Nie kumasz, w jakiej, kurwa, paranoi, kurwa, funkcjonuje, kumasz? Masz paranoję. Chwila skupienia, ciszo, blać. Generalnie sprawa się ma tak, że cały urząd dookoła jest obstawiony grupą z wagosów. Jak się tylko zbliży to do maszyny, ta fuzja, tak zwana seria. Ej panowie, nie róbcie fałszywych ruchów, ale chyba wiem, gdzie są nasi koledzy. Nie pierdol mi ile, że będę musiał tutaj jeszcze pół godziny związać. No wsiął się tak właśnie posuje. Ej panowie, obserwują nas dwa jeepy z garnuchami. Mają telefony, SMS-y piszą. Ty, Logan, odstawiaj prawo i obstawiam lewo! No to mogę wskazać, że to tu Pearl Harbor się zdziela. Obserwują nas, jakieś dwa jeepy stoją, ten biały, robi się nieciekawie. Jakiś garnuch. Macie kogoś, kto by w maszynę postawił bystro? Ciebie.
No może no ciebie nie polują. Mój samochód jest, widzisz ten parking podziemny? Ja specjalnie zaparkowałem tam, żeby wagosi nie wiedzieli, że jesteśmy w urzędzie. No ale kurwa, wiedzą. Więc musieli nas obserwować od dłuższego czasu. Więc moja maszyna jest tam na parkingu. No nie. Słuchaj, co tak agresywnie, co? Dziwuszka, ty posiadasz prawo jazdy? Tak, zdałam 3 dni temu zdałam. To chujnia, bo jakby ktoś z was nie miał prawo jazdy, to bym proponował, żebyście się udzielili na egzamin państwowy na prawo jazdy. Ja mogę drugi raz pojechać. Możemy drugi raz pojechać. Ty, to ja mogę się doszkolić kurwa na C. O, na przykład. Idziemy na ciężarówki zrobić, Logan. Podbijasz tam, znajesz to, wspakujecie się do maszyny z urzędacją jako osoby towarzyszące, które chcą się doszkolić, znajesz, to by was stąd wywieźli w pizję. Bo oni raczej nie będą za bardzo. Sprawdzę tylko, zobaczę tylko, czy mogą, wiesz, czy nas obserwują. Poczekaj, poczekaj chwilkę, zaraz będę. Odbędę na chwilę, zobaczymy, czy ruszą. Patrz, na pewno ruszą. Dobra. Siemano. Siemano. Ty nie widzieliście może takich jakichś żółtych wagosów? Pierdolonego kurestwa? Polują na nas. Wagosi? Wagosi, gang Yellow Boysów. Ja czekam na tych ziomka. Okej, Jacha, trzymajcie się. Teraz będzie odjebany? Co ty? O kurwa, tutaj są. Za szybko, Logan! No to upcaj! Co? Obserwują nas! Spierdalamy! To nie są Loganem! Są tutaj! Widziałem ich! Stali w takim kaki jeepie w czterech! Widzieli mi, podjechali pode mnie, ale się zacząłem szybko uciekać na rowerze! Czy znasz, to nie znaję, tu chciałbym ich tu sam. Ja chodziłby na pomysł. Mam pomysł, jak ich stąd wyciągnąć. Da? Trzeba by było podpalić bario. Były to chujnia, jak to się obstawione do rowerze. Tak. Bardzo mi boli głowa, a... Poczekaj, mam inny pomysł. A właśnie, twoi ludzie zaatakują bario teraz! Mhm. A, no, poniatne. Pojadę, co? Jak tu niebezpieczna sytuacja? Nie, przydasz znaczy, nam się. Znaczy, tu nie chcę być... Nie wiem, czy czas mi powinno właśnie odjechać, bo może coś się stać. Ale, mam pomysł, poczekaj. Coś stało. No, ja pojadę tym rowerem. Wiesz, jakby... Nie, to albo mogę wam dawać info, Logan. Mogę jeździć, nie dawać wam info. Tak, tu będzie w niebezpieczeństwie, Jasmine, nie mogę ci pozwolić, żeby to ci się stało. Ja ich mogę zagadać, mogę powiedzieć, siema, co tam? Fajny samochód, nie było męskiego, i odjadę. To było dobre. Prawie, już ci jak tak zrobiłam. To jest ten samochód, to jest tam. Jedzie właśnie, skręca, patrzcie. Pojechał jeden. Pojechali. Na zmyłę. Na zmyłę, bo stroją też po drugiej stronie. Zdzielajcie z Adin osoby, konfiturę z kasztasztu dookoła urzędu, są grupy terrorystyczne i to nada pomocy antyterrorystów. Problem jest taki, że nie jesteśmy konfiturami, to jest raz, a dwa, jesteśmy obaj poszukiwani przez policję. Dlatego nada kogoś, kto to nie będzie tu połączone, dlatego warto było coś wziąć. No na policji się rozpierdalać, nie no. Widzicie, wracają znowu, będą nas polować. Nie, no słuchajcie, prawda jest taka sztuka, jak opuścicie to miejsce, to was zdziesionują, da? Rozstrzelają nas, dlatego musimy Ale jak to rozstrzelać? Teraz na zawsze będzie mieszkać na urzędzie, na zawsze na urzędzie. Czekaj. Dzień dobry, panie urzędniku. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam panowie i leci robótka? Kiedy kończycie? O, jeszcze trochę.
Kurkę, wolna, bo potrzebowalibyśmy podwózki. Sytuacja może powiedzieć, że jest skomplikowana. Dużo by gadać, a fajnie byłoby na przykład wyjechać jakimś tylnym wyjściem albo... Wie pan, a tylnym wyjściem. W bagażniku na przykład u pana w samochodzie dałoby radę wyjechać? Mogę pana gdzieś zawieźć, ale... O! W bagaju. Tylko ma pan gdzieś garaż? Nie, panowie wsiądą do auta i pojadą. No właśnie nie bardzo, nie da rady normalnie pojechać, bo... Kurwa, no nie da rady, no. Mamy silną klaustrofobię, musimy... Zapłacę panu dwa koła, żebyśmy w bagaju mogli wyjechać. Proszę pana, mogę pana gdzieś zawieźć, ale no w bagaju to nie, nie ma miejsca. Kurwa. Pan zobaczy auto, to pan sam będzie chciał wsiąść. Dobra, zobaczymy na samochód w takim razie. Ilu z was? No, chyba pan będzie musiał kilka rundek zrobić. Cała wasza czuja, tak? Tak. Dzień dobry, urzędnicy, macie klamy? W razie czego? Słucham? Nie jest tak pytam. Jakbym zadzwonił po psy, to psy przyjadą. Ja tę komórkę do tego wyjął, jak wyszliśmy. Kurwa, już mi to śmierdzi. Albo udaje, że jest, ma znajomych, wiesz, jak na imprezie siedzi ktoś w telefonie, bo boi się odezwać. Dobra, bierzemy chyba tą furę od nich, bierzemy Ruska. Dobra, i mamy kartę przetargową, w razie czego. Chodźcie, panowie. Przyjdziemy do... Tomas Antoni z Grenoble. Ilia, dawaj, jestem twoim znamy. Ulubionym motywatorem z TikToka. Nie, nie, ale ja nie mam TikToka. Ja nie nagrywam na TikToku. Aha. Kradną moje nagrania na TikToka. Teraz tak. Jak tak można? Benjamin, wiesz z kim pojechałem? W razie czego, chodźcie, panowie. Tak, tak. Dobrze, panowie, co to się stało? Już nas widzą, tych gości. Widzisz, oni okrążyli cały ten. Cały teren. Jak mi się wydaje, widzisz? Teraz tam. Czemu pana? Kurwa, bo jestem znany i chcą mi robić zdjęcia. Są paparazzi, tylko nie strzelają fotek, a strzelają z klamy. No to tak, chyba że jedziemy z nimi teraz, kurwa. No nie wsiądziemy z nimi, będą nas ładować. Chyba że teraz do nich prójemy. Widzisz panów, bez strzeli. Po prostu jak wsiądziemy z panem do samochodu, to panowie zginą. Jak to dlatego chcieliśmy ukradkiem wyjść. No nie ma innego wyjścia, no możemy jeszcze wejść z powrotem i wyjść innym wyjściem. Chyba że musimy ich chwilę rozjebać, bierzemy Ruska, niech tu podjeżdża i rozdupcamy się z nich i tyle. Nie mam... Inaczej to nie wyjdziemy. Jedyna opcja. Chyba że faktycznie bierzemy furę od panów i spierdalamy w siną dala, ale będą... To jest szybkie auto, to jest szybkie auto. Da pan samochód? Pożyczy pan? Nie, auto panu nie dam, bo bym chciał teraz zgłosić na policję. To nie jest fajne dla pana. W sumie i tak jestem poszukiwany. W takim razie zgłoś, że Logan Cappuccino zapierdolił ci furę. Biorę to na nie siebie. Jest pan poszukiwany. Dobra, pan siada szybko, póki idziemy. Jesteś poszukiwany? Jestem poszukiwany. Nie jestem? Nie jestem. Zamiast nie jedziesz, czy nie? Jedź, kurwa, jedź! O kurwa. Dawaj ci urzędnicy. Pan to może sprawdzić, że jestem poszukiwany albo nie? No już sprawdził i nie jest pan poszukiwany. Wow. Za nami już jadą. Panie urzędniku, ile pan zarabia w urzędzie? Po co chciałbym być pan pomocnikiem. Pomocnikiem. Na przykład. W urzędzie, pomocnik w urzędzie, a? Kurde, to jest naprawdę dobra fura. Jak na urzędnika, to daje pan w pizdę po tych czerwonych. Ale po furkę to mi się nie chciało iść. Nic pan nie widział. Dobrze. Dobrze, proszę pana. Gdzie? No gdzieś tutaj w lewo, gdzieś tu w lewo. Prawo jakiś wyrzutek, jakaś taka... No nie wiem skąd. O, co do pani na fury, no to tak. Chcieliśmy z panem iść, tak? Tylko takie są procedury. Mamy człowieka aktualnie na komisariacie stanu. Wiem, że pan nie jest poszukiwany, z tego co się orientuję. Czy nie jestem, czy jestem? Już nic z tego nie jest pan z tego. Kurka wodna, no to z tego co pan wie, świetnie. Czy mógłbym pojechać na ten komisariat? Tak. To może byśmy pojechali na ten komisariat? Może policja nie ma dowodów na mnie w takim razie. Możemy też sprawę rozwiązać inaczej, jest taka jedna opcja.
że możemy odebrać to w pana imieniu, to jest taka opcja. Aha. No właśnie o to mi chodziło cały czas. Trzeba wziąć tu po prawej, nie chcę jechać po miasta. Po prawej, tu. Jechać. Parking możemy wysadzić tutaj, tak. To co pan powiedział z tym wzięciem fury, że tak powiem, w imieniu? Jak to zrobić? No jak to, jak? No, no możemy odebrać pana imieniu. No i pana oddać, tak. A mógłby pan to dzisiaj zrobić, teraz na przykład? Szczególnie to Bati? LG nie zależy mi, zależy mi na tym Bati. Zapłacę ile trzeba. No. Naprawdę, bo to bardzo mi to zależy. Oto cała szopka. Tak, no. Habib Nurmagomedov. Z kim pan gada? Zdrastwujcie, Rebiata. Jak kosinus to maczetę odcina się od tej akcji. Co? Kropka Rudy, pamiętaj, ze uliczne gangusy. Jasne. Tak łatwo ten, nie odpisają. Co z tym autem robimy? Mogą teraz wydać, czy nie bardzo? To nie wystawia nas? Może gada z psami, namierzają go. Wydać? Ty, może pan wypuchę wali tutaj. Aha. Nie wiem, co robimy, spadamy stąd? Dobra, jasne. Halo? Był jeden w szpitalu, jak byłam przy automatach z chipsami. Jeden w szpitalu, ale... Argos? Jeden był, tak, jeden był i prawie mnie potrącili z tym samochodem, kurwa. My jesteśmy bezpieczni, jesteśmy, spoko. A gdzie wy jesteście? No gdzieś tu po dobrze jak miasta, niedługo się odezwę, jak coś. Dzięki. O, narazka! Tu na parking powinien nas pan wysadzić. Dziękuję za pomoc, uratował pan nam Lutubska. Zostawię pan do siebie numer telefonu. Właśnie z tym samochodem i z tym motocyklem, bardzo mi na tym zależy, potrzebuję go do pracy. Kurwa, bez niego... Możemy to wyciągnąć, ale dziś może być ciężko, bo tam policja ma ważne sprawy. Okej. Okay. Więc raczej nie wydadzą. O, oh, fuck. Wizytówkę panu dam tam. Podejdź o, pan, wizytówkę tam. Może pan właśnie da. Już mnie pan zna, kiedyś skargę od pana przyjmowałem. Będę pieniądze panu wypłacić. A, może coś tam działaliśmy, czekaj panu... Wie pan co, to było prawie rok temu, więc może pan nie pamiętać. Pamiętam, że tam mnie niesłusznie wsadzili, coś takiego, jakieś takie akcje. Jasne. Wysłał panu SMS-a. Może widzę, jakby się. Dzisiaj się dało udałoby się to zrobić, to byłoby super, ja będę jeszcze się odzywał. Fajnie bym, że dzisiaj zrobili, kurwa no. Dzisiaj może być już problem, bo jest późna godzina, a jutro bez problemu mi się wydaje. Jasne, Kuba, do zobaczenia, hej. Panie do pajata, może go już wypuścili. Może dalej go mają. Mamy do wyboru karawan, który dobrze znają, albo motocykl. Ja mam... Tylko, że demon. Kurwa, Madzio, w tych garniturach jesteśmy skończeni, musimy się przebrać.